mam wrażenie, że tych takich ról, które przyjmujesz, jest wiele, ale też chyba bardzo dużo już doświadczeń i tak zastanawiam się, co z tych doświadczeń, które już są za tobą, chciałbyś przekazać swojemu synowi? No, na przykład teraz, jeżeli już o to pytasz, to teraz na przykład to, co chcę przekazać, przygotowując się do na pewno kolejnej walki, nie wiem na kiedy, natomiast wiem o tym, że tam wrócę, to na przykład wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby syn miał mój obraz ojca, który dostał po mordzie i przegrał, a za chwilę wstał, otrzepał się, poszedł na salę treningową, zrobił robotę, wrócił i wygrał, nie? Albo chociażby dał dobrą walkę. Więc to jest w kontekście już mojego syna no, bardzo istotne. W pierwszej kolejności będziesz uczył syna walczyć czy gry aktorskiej? Nie, no co ty, ja w ogóle po co ja mam uczyć swojego syna walczyć? Jakby walczyć ja mogę go uczyć, ale w życiu o swoją godność, nie? I o szacunek i o wolność. To, tak, ale tak, żeby używać przemocy? Nie, to w ogóle ja 17 lat temu ostatni raz w ogóle miałem jakąkolwiek, wiesz, taką bijatykę, nie? Więc ja w ogóle nie używam siły fizycznej, żeby rozwiązywać konflikty. Więc absolutnie nie, to w ogóle... Słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!